dzisiaj dostaniemy wycisk. Instruktor z Poznania będzie nas szkolił, jak prawidłowo chodzić z snorkling łapi. Zapraszamy. Witamy na marszach Nordic Walking z lokalną grupą działania. Jest to impreza organizowana przez nasze stowarzyszenie. Drugi już cykl, który się odbywa w Baszkowie i współfinansowany z Unii Europejskiej z programu rozwoju obszaru wiejskich. Sobie poszczególne elementy techniki marszu, po to, żebyśmy już potem w trakcie marszu mieli troszeczkę mniej do omawiania, mniej zatrzymywania się, a żebyśmy więcej zrobili tych ćwiczeń takich szkolących technikę marszu. Zrobimy sobie też takich trochę innych różnych ćwiczeń z kijami, ale żeby już tego omówienia było troszeczkę mniej. Więc zaczynając jeszcze raz o łamie wstępu, bo nie wszystko się też jeszcze przedstawiłem. Marcin Schulz, instruktor Nordic Walking oraz fizjoterapeuta. Jestem instruktorem grupy Marsz po Zdrowie, grupa, która działa na terenie Poznania i Wielkopolski głównie. Też troszeczkę już teraz wchodzimy na całą Polskę. Gdyby były jakiekolwiek pytania w trakcie tego, co będę omawiał, proszę śmiało się zgłaszać, pytać. Jestem tu do Państwa dyspozycji. Jest to nowa forma aktywności ruchowa, która przede wszystkim łączy dwie podstawowe rzeczy. Odpowiednią technikę marszu i odpowiednie do tego zaprojektowane kije. Czemu jest to takie ważne? Przede wszystkim przy prawidłowej technice jesteśmy w stanie wyciągnąć dużo więcej korzyści zdrowotno-treningowych niż taki zwykły marsz po prostu z byle jakimi kijami, byle jak chodząc. I tak samo właśnie te odpowiednie kije, jak to jest taki jeden szczegół, który będę omawiał dokładnie potem przy kijach, który też pomaga nam dużo więcej wyciągać korzyści zdrowotno-treningowych z takich marszów. Aktywność ruchowa nie tylko dla sportowców wyczynowych, ale także dla normalnego człowieka, który po prostu rekreacyjnie chciałby sobie potrenować. My w ciągu dnia, w ciągu życia dużo chodzimy bądź siedzimy, gdzie pracuje głównie dolna część głowy, czyli pracują głównie mięśnie pośladkowe, ud i łydy. Tu dzięki energicznej pracy ramion podczas marszu będziemy angażować również całą górną część głowy, czyli przede wszystkim mięśnie pleców, mięśnie ramion, mięśnie górnej części tułowia. Jak badania pokazują, jest to około 92% mięśni zaangażowanych, co jest bardzo podobne do pływania krawędzi. Przede wszystkim, jeżeli jest rozcięta klatka piersiowa, to będziemy na pewno na początku unikać tej pewnej techniki, czyli mocnego wyrzutu do tyłu, bo tam jest, tak jak mówiłem, mocne rozciągnięcie klatki piersiowej. Będziemy raczej szli techniką podstawową, którą będę też za chwileczkę omawiał, niż techniką pewną do przodu. Tak jakbyśmy nieśmiało chcieli leczyć. Nie pracujemy mocno do przodu, mocno do przodu pracujemy, kiedy uprawiamy narciarstwo biegowe. Wtedy mamy możliwość mocnego wbicia, ale także mocnego odepchnięcia się, bo mamy ślizg znarty. I przez to ta amplituda ruchu jest bardzo duża. A to na rękoje się tak powiem, przedłużeniem kije. Przy trekkingu, zobaczmy, ona jest bardzo masywna. Związane jest to z tym, że my w górach mocno się na kiju wspieramy. Przez to ta rękojeść musi być taka dopasowana do dłoni, żeby w razie tam potknięcia się, żeby móc stabilnie się utrzymać. Ok? I to jest zasadnicza, tak naprawdę jest najważniejsza różnica w kijach do trekkingu. Kije widzę swobodnie przed sobą w nosy. Na palce, na piętę. Na palce, na piętę. I przechodzimy do swobodnego marszu. Jest w górę. W górę i w dół. I swobodnie maszerujemy. I w nosy rano. W górę i w dół. Musimy porządnie ramiona rozgrzać. I swobodne krążenia. Swobodne krążenia i tam nas maszerujemy. Zaraz będzie ciepło. Kije wbijamy troszeczkę szerzej niż szerokość bardziej. Prawa noga. Testy prosto. Też lekko wyprostowane. I w drugą stronę, to samo. Obszerne krążenie. Nie wiem, nie wiem. Ludzie to jeszcze mogą. Tak już nie bardzo.
przyznam szczerze, jak teraz grupa mamy tutaj młodsze osoby, to młodsze osoby są mniej sprawne niż starsze, nie wiem. Prawda. Wiek naprawdę to totalny na odwrót. I to samo elektrownia do środka. Już ty. Dochodzimy do końca. Wiercujemy, jest amortyzacja. Pak delikatnie. Nie ma amortyzacji. Bucik jeszcze. Te ręce same za chwileczkę zaczną nam się nie pracować. Dłonie otwarte, swobodnie ciągniemy kije. Ja,